Dlatego zakrzyczmy teraz wszyscy: wypierdalać! 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 Najpierw człowieczeństwo, potem prawo i sprawiedliwość. To był Jezus z Nazaretu! Cześć, witajcie. Na wstępie chciałbym Wam bardzo podziękować za wszystkie kciuki, komentarze, a także subskrypcje. Dzisiaj udałem się na zgromadzenie publiczne, które zostało zorganizowane na Targu Drzewnym w Gdańsku. To jest naprzeciwko biur posłów Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, organizatorem tego wydarzenia byli członkowie Stowarzyszenia Obywatele RP. Wśród nich byli także działacze lewicowych organizacji z Gdańska. Wszyscy przyszli, by zaprotestować przeciwko stanu wyjątkowemu właśnie na granicy Białorusi i Polski. Jak ten zaułek tutaj, grupa 32 osób, która nie ma dostępu do niczego tak naprawdę. Nawet zapraszam teraz Sławkę Rafala, również z Kodu Pomorskiego i z Kąty na prawicę, jak również z Widoko. Dzień dobry. Po tym takim bardzo emocjonalnym i wzruszającym wystąpieniu Damiana i po tym, że widzę Ewę, która płacze po drugiej stronie, to aż ciężko jest mi mówić. Pozwolę sobie, bo dużo rzeczy zostało powiedzianych, ale widzę tutaj takie hasło, które by mi się przydało. Od czego zacznę? Boli mnie Polska. Boli mnie dzisiaj Polska dlaczego? Boli mnie dzisiaj ta Polska dlatego, że jak mało czasu wystarczyło, zaledwie 2-3 pokolenia wstecz, kiedy zapomnieliśmy, zarówno my Polacy, jak i Europejczycy, że wszyscy kiedyś byliśmy uchodźcami. Wszyscy kiedyś uciekaliśmy przed wojną, przed pierwszą wojną, przed drugą wojną. U mnie w rodzinie również w czasie pierwszej wojny światowej uciekała rodzina do Francji, gdzie dostała schronienie. Osoby na granicy w Ustarzu Górnym to takie same osoby jak my. Mają swoje marzenia, swoje plany, swoje rodziny i każdy z nich dąży do tego, żeby zapewnić sobie i swojej rodzinie jak najlepsze warunki życia. Ja chciałabym teraz przeczytać listę imion tych osób, tak żebyśmy traktowali ich jak ludzi. Każdy z nich jest takim samym człowiekiem jak my. Imiona osób przebywających na granicy to Gul, Mursal, Faisal, Narkis, Masad, Batur, Rabullah, Abdul Hafiz, Asinina, Mohamed Reza, Nawet, Harun, Mahdi, Mohsan, Tanim, Abdul Basel, Abdul Ali, Muhammad, Mariam, Hayera, Sayed, Muhammad, Nasrullah, Mortaza, Sayed, Suresh, Muhammad, Rohullah, Musztah, Jan, Omdullah i Mahram. Już widzicie po pierwszych relacjach z tego wydarzenia, nie ma tam mowy w ogóle o Łukaszence, czyli prezydencie Białorusi. Jest tylko wszędzie zły rząd, zły PiS, wszystko oni zabijają tych ludzi, którzy się znajdują na tej granicy polsko-białoruskiej. Nie ma... Ja się chciałem spytać, gdzie jest rzecznik praw dziecka? Na granicy jest jedna osoba, która ma 15 lat, jest w moim wieku. Gdzie? Gdzie jest rzecznik praw dziecka? Ludzie, polityka polityką, ale miejcie w sobie do jasnej cholery trochę przyzwoitości. Do posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nikt z was nie ma dzieci? Gdyby wasze dzieci były w takiej sytuacji, też byście tak postępowali? To jest chore! Pójdźcie po rozum do głowy, tak? Są ludzie tacy sami jak my i są tam dzieci w moim wieku. Dziękuję, tak krótko chciałem powiedzieć, po prostu... Ręce opadają, brak słów. Znaczy ja śledzę to, co tam się dzieje i powiem wam, że... Znaczy ja jestem pewny, jaki będzie wynik, ponieważ tam wiemy o tym, że po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość będzie głosować przeciw uchyleniu
Konfederacja także ma stanowisko, jakie ma, czyli jest przeciw uchyleniu. Kukiz 15, pan Jan Sachajko, nad którym pracował bardzo mocno pan Kacper Płażyński w sprawie Lex TVN, także powiedział, że Kukiz 15 będzie przeciwko uchyleniu. Jeszcze jest taki poseł, który wszedł z listy Platformy Obywatelskiej. Jest to zdrajca po prostu opozycji demokratycznej, pan Łukasz Mejza, który powiedział również, że będzie głosował przeciwko uchyleniu. Prawo i Sprawiedliwość nabiera nas na pewną rzecz. Otóż oni mówią, że my nie znamy się na geopolityce i że oni reprezentują Prawo i Sprawiedliwość. I to jest częściowa prawda. Jest jednak jeden problem. Oprócz Prawa i Sprawiedliwości występują jeszcze efektywność i człowieczeństwo. I jest jeden problem. Jeśli człowieczeństwo nie stoi przed prawem, przed sprawiedliwością i przed efektywnością, to ani to prawo nie jest prawem, ani ta sprawiedliwość nie jest sprawiedliwością, ani ta efektywność nie jest nikomu potrzebna. Najpierw człowieczeństwo, potem prawo i sprawiedliwość. To był Jezus z Nazaretu! Nie wycierać przy okazji wartościami chrześcijańskimi, oczywiście ja chrześcijaninem nie jestem, ale sobie wycierać się nimi mordę, bo tak naprawdę gdyby większość społeczeństwa była satanistami, to Prawo i Sprawiedliwość byłaby partią satanistyczną. Bo wy jedyne, czego chcecie, to być przekolicie. I w tak obrzydliwy sposób, że ludzie mogą przez was umrzeć. Dlatego zakrzyczmy teraz wszyscy. Wypierdalać! 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 Tak jest, to jest naszych słynnych 8 gwiazdek i Konfederację. I Kukiz 15. No i tak te protesty wyglądają niestety w Gdańsku. Można się zgadzać z nimi bądź nie, ale niestety nie ma tam pełnej, jasnej informacji o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, a także jakie siły działają tam właśnie, by podburzać Polaków przeciwko rządowi w Polsce.